Witam Was bardzo serdecznie. Powracamy do kampanii Legionów Potępionych Baronową w Disciples 2, powrót Galeana. No, znaleźliśmy się w takim newralgicznym punkcie. W poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, próbowaliśmy się tutaj przeżyć przez nieumarłych. Co prawda udało się Gangrena pokonać, ale później bot użył czarów i skontrował nas z Zytarem. No cóż, zużyłem dość dużo many na osłabienie tego Gangrena, trochę szkoda byłoby to zmarnować. Spróbuję jeszcze raz, ponieważ ten przeciwnik z nami walczył, ale możemy sprawić, aby prawdopodobnie, mówię tylko prawdopodobnie, zechciał uciekać. Wykorzystamy też drugą sprawę, mam nadzieję, że to tak zadziała. Ponieważ później, gdy go pokonaliśmy, bot rzucał na nas czary tutaj na baronową. Ale myślę, że jesteśmy na tyle daleko od tych zasobów, zresztą tu jest druga baronowa, więc bot z dużą chęcią będzie rzucał czary, widząc, że mamy rózgowiczkę przy jego zasobach. Także, żeby być może uniknąć czarów, które na nas rzucał poprzednio, nie będziemy ustawiać tu rózgi, żeby się wyżył na tej rózgowiczce. I być może wtedy nie będzie chciał mnie atakować. Tylko teraz tak. Ja tutaj użyję co mogę. Niestety wezwanie do broni nie będzie mogło być użyte. Nie mam many piekielnej już. No ale chociaż ta siła. I użyjemy też eliksirów. One nie będą mi aż tak potrzebne do podboju tych miast. Co prawda w nich jest zarówno w jednym i w drugim. Przywódca elfów jako dowódca. Na niego mam 50% szans na trutę, ale w każdym razie mogę próbować. No i będę miał też dostępne czary, tak jak siłę i wezwanie do broni, także myślę, że sobie jakoś tam poradzimy z tymi miastami. No ale tutaj trzeba będzie działać już błyskawicznie. Dlatego po prostu zastosuję sobie tutaj eliksiry. Zwiększymy tobie inicjatywę. W razie czego, jeżeli będzie trzeba, to się będziesz bronił, ale myślę, że będziemy tutaj ofensywnie działać. Talizman życia może sobie załóż. No i to wszystko chyba, co możemy zrobić. Być może użycie tych eliksirów, co zwiększy bez wątpienia naszą siłę, zmusi bota do ucieczki. To będzie tak miał wykalkulowane, że nie ma szans. No i w dodatku będziemy mieli 0 punktów ruchu, więc drugi z warunków będzie spełniony. No, musiałbym czarami osłabić mu punkty życia do połowy. A to już nie byłem w stanie tego zrobić. I później ten Zytar. Zobaczymy, czy będzie atakował, czy nie. Celowo tutaj nie będę ustawiał rózgi. Dobra. Widma już nie ma tutaj. Ty zapewne będziesz chciał się leczyć. My ci wtedy zjedziemy życie do ponad połowy, więc zmarnujesz eliksir. A nie chcę tego. Więc pozbędziemy się wojownika szkieletów. On się odwraca i ucieka. Dobra. Bardzo dobrze, że się tak stało. No, nie mam wystarczających obrażeń. Muszę użyć tego talizmanu, żeby się tego odcienia pozbyć i tym samym, żeby najzwyczajniej w świecie nie miał szans ucieczki. Nie przemieniaj, bo ty to dasz mu inicjatywę. Dobra, udało się. 256 punktów doświadczenia. Wiedźma sobie awansowała na kolejny poziom. Zmieniają się tutaj tylko szanse trafienia oraz punkty życia. Nic poza tym. No jeszcze przez 6 poziomów te punkty, czy szanse trafienia będzie zdobywać, no punkty życia wiadomo, po 10 już mniejsze będą wpływały. Dobra, tu zostawiam to wszystko. Zobaczmy, co też zdobył ten bohater. Eliksir ochrony przed mocą ziemi, eliksir życia, żelaznej skóry, odnowy, maślecznicza. No to eliksir żelaznej skóry ląduje dla wiedźmy. Cóż z tego, że wyznawca jest na razie mniej żywotny, nie jest on atakowany. Większy priorytet ma wiedźma po prostu. No dobra. Jeszcze by korzystanie z kul się przydało tutaj. No, załóżmy sobie to. No już nie mamy talizmanu, którym mogliśmy zadawać obrażenia, a szkoda. To był naprawdę dobry talizman, przydatny. No, aczkolwiek zobaczymy, może coś się uda znaleźć. Chociaż może musiałbym sięgnąć pamięcią, czy tutaj coś będzie dostępne. Dobra, tak jak zakładałem, on się teraz wyżywa czarami na tej właśnie baronowej, ponieważ jest przy zasobach.
ale dalej rzuca mi kamienny deszcz oraz plagę, więc będzie chciał mnie atakować. Ej, no to najprawdopodobniej tak czy siak mnie zaatakuje. Ucieczka, czy ona wchodzi w ogóle w grę? No trzeba będzie spróbować, no nie mam tutaj raczej nic do stracenia, no trzeba spróbować. Tylko czy to w ogóle coś da? Dało. Nie chciał mnie dalej atakować. No, przynajmniej o tyle dobrze, że mnie nie zaatakował tą 50. Jakoś udało się uciec. Nie do końca zdarzyło się to, co mogłem zakładać, czyli że po prostu oleje atakowanie mnie, ale przynajmniej wyszedłem z tej opresji jakoś. Eliksirów jeszcze nie będę zużywał, bo przypadkiem mógłby bot chcieć jakiś czar rzucić i zmasakrować mi te punkty życia i użyte eliksiry. Dobra, weź się wskrzeszaj, panie kolego. Widzę, że tutaj już kolega się nie ruszy. No, zasłońmy tutaj wejście do stolicy. Tu jest złodziej hord nieumarłych. To dobrze byłoby poznać historię hord, wysyłając tam szpiega. Swoją drogą, czy ty jesteś w stanie tam dotrzeć? Nie. No to odpoczywaj. Tu jest jeszcze rózgowiczka. No dobra, będziemy się tego powoli próbowali pozbywać. No jeszcze ten zytar zostaje i tutaj jednostki w stolicy, ale one nie będą jeszcze takim problemem, jeżeli będzie brał to początkowy jakiś dowódca. To można wtedy posłabiać złodziejami, bo będą duże szanse na trutkę. Dobra, tutaj wiadomo, że będą sobie walczyli. O, i nawet poziomy zdobyte. Nie, no miło. Będzie więcej doświadczenia dla nas. Co by nie było. O, opal mi zatruł, czyli tam tego złodzieja naszego. Aha, tu była walka elfów. Chyba coś striggerowali, zdobywając to miasto. W ogóle jeszcze smoki śmierci. No nieźle się po prostu tutaj wyposażyły hord. Widma nie mają. No coś tam zrobili, ale to jest niewiele. Ciekawe, czy ten dowódca będzie chciał za nami krążyć, czy co robić. Dobra, wyznawcę oczywiście ze świątyni wskrzesimy, bo to jest tanie, szkoda zużywać tu eliksiru. No tutaj za 600, za 600 i tak samo tutaj będzie 400. Więc ciebie i ciebie możemy wskrzesić ze świątyni, a tutaj użyjemy eliksiru. No i co? Jako wódz wojowników trochę szybciej to nam pójdzie, zregenerowanie się. Dodatkowo... ja bym wysłał tutaj złodzieja. Nie po to, żeby próbować go otruwać. Nie, nie. Na to są zbyt małe szanse, ale zwabić go tutaj bym chciał. Żeby blisko mojej stolicy, jeśli już ta walka się stoczyła. Tu mamy jeszcze jednego złodzieja. No ciekawe, co też będzie próbował bot zrobić, bo... trzy flagi, dobra, ruszę się tyle. 12, 14, 16, 18, dobra. Uda się tam podejść. I do sklepu. Tu jest jeszcze sporo rzeczy do wykradnięcia. Oczywiście najpierw to się musi udać. No i dobra. Imperium być może rzuci czary. Nie, wyszli. Ach, iluzja zniknęła, no cóż. Wrócił się do stolicy, ale jest blisko naszego złodzieja. Okej. Okay. Nosferat się widzę tutaj wraca i wraca, więc chyba się tu wiele nie zmieni. Zostawił widmo. Wziął czarownika, więc teraz jeszcze więcej obrażeń z obszarówek w ogóle ma. No, tutaj dwie tury tylko wystarczy, że spędzimy. Okej, tropiciel powrócił na swoje miejsce, ale blisko naszego złodzieja, co dało nam skutek w tym, że możemy rzucić dwie truty na niego. Dobra, zobaczmy, czy on znowu mi pokona. Dowódcę nie pokona, bo ucieka. Szkoda, że broni się akurat tym, który jest po stronie
naszego opętanego, ale Gargules tutaj trafia i kończy żywot Giermka i całej tej armii. Nasza demoniczna armia też zakończyła żywot. No i odzyskujemy nasz skromny arsenał. Dobra. Tu jeszcze zostaniemy. O, tu jest dość trudna walka. To już pewnie mówiłem, że złodziejem się tam nie zadziała. Gdyby oni byli wewnątrz miasta, oczywiście tam mędrzec nie byłby, bo jest dowódcą. No, armia o podobnej sile. Chyba ten pan Nosfera to tutaj już ma wpisane kręcenie się, ale widzę, że te elfy ranią mu kolejne jednostki, dzięki czemu on zmienia swoje ustawienie armii. Teraz to jest tak naprawdę szansa, żebym tutaj coś mógł zdziałać. Żeby on nie był tak chętny w zmianie tej armii, możemy... Jakoś by go tutaj przyblokować. Ale nie bardzo jest sposób. No mogę tu użyć iluzji, fakt. Mogę ją tu przywołać. To skrzydło będzie zablokowane raczej. Dokładnie. To skrzydło ma zablokowane. No ale może pójść tędy. I po prostu sobie okrążyć. No chyba, że jeszcze damy tej zwykłego ogara. No to wtedy się już nie ruszy. I tak hordy będą najpierw. Neutralne na końcu, gdyby tam jakiś elf miał nagle się chcieć przedzierać. No dobra. No złodziej niech może tutaj idzie, może tam jakoś zachęci naszego wroga. Dobra, podejdźmy gdzieś dotąd. Powinno później starczyć punktów ruchu. Co tutaj? No na razie musimy gdzieś na uboczu stanąć, żeby nie zwracać uwagi bota, przynajmniej jakoś nadmiernie. Okej, złodziejowi się udało wykraść dwa eliksiry, super. Klątwy lecą od hord, no ciekawie. Okej, bot się przedziera gdzieś dalej, nie wiem w jakim celu, to się okaże. Złodziej nie da rady dotrzeć. No nic. Ale teraz mamy bardzo dobrą sytuację wyjściową. Tego Zytara i tak się za bardzo nie otruje, ale mogę spróbować wyzwać go na pojedynek. Zrobimy tutaj myk taki. Wezwiemy iluzję, ponieważ on sobie zamknął w ogóle możliwość pójścia w bok. W lewą stronę. Także tutaj mu zablokowaliśmy praktycznie chyba ścieżkę. Chyba, że jeszcze... A nie. Tutaj się nie może ruszyć po skosie. Musiałby być tutaj. Więc prawdopodobnie się już tutaj w ogóle nie ruszy. Także jeszcze będę mógł podejść tutaj złodziejem, coś zrobić. Na przykład wyzwać go na pojedynek. Choć raczej wtedy wiele mu nie zrobi. On tam w pewnym stopniu się wyleczy. No ale coś spróbujemy zrobić. Zobaczymy. Jak to pójdzie, jak to wyjdzie. Widzę, że ty musisz jednak się chyba schronić w mieście, bo hordy lubią rzucać klątwy. No, ale równie dobrze mogłoby się to skończyć tym, że swoje klątwy rzucaliby tutaj, na Maurezena. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Dobra. Bohater hord jest zablokowany. No, na trutkę jest zbyt mała szansa, więc wyzwiemy na pojedynek. Ty masz 67 punktów obrażeń. Weźmiemy czekanie, żeby się nie uleczył tym razem. No i coś tam mu zrobiliśmy. Niewiele, ale zawsze to jest coś. Nie ma co na to narzekać. No i pierwsze co, to wezwanie do broni musi wlecieć. Jeszcze do tego dodamy siłę. Ta armia już będzie łatwiejsza. Zresztą jesteśmy przygotowani. Po drugie jest nasza tura, więc możemy tutaj zrobić kilka manewrów.
Dobra, mamy już wrzucone 50 punktów obrażeń, no i poza tym jeszcze mogę tylko 30 w zasadzie. Trochę go tutaj poranić. Chociaż to tym smokom za dużo nie zrobi, to chyba lepiej będzie użyć klątwy demonów, jeżeli by chciał oczywiście walczyć jeszcze ze mną. Dużo obszarówek ma i to może być bardzo uprzykrzające. Nawet w tej sytuacji nadal jest groźny. Może nadal ze mną to wygrać. No ale musimy spróbować. Albo założymy może sztandar mocy. To jeszcze będziemy mieli więcej obrażeń. Rycerz piekieł chyba powinien iść do góry. Chyba już, naprawdę czasami nie potrafię tego zapamiętać. Ustawienia. Żeby w tego żmija po prostu wejść. Zobaczę. No dobra, jestem ok, ustawiony. No i walczę. Co mnie wcale nie dziwi. Hmm. 110 plus 74, 184, no ale on może mieć szybszy od Molocha. 184, no tutaj obrażenia powinny wystarczyć, więc trzeba atakować. Kurde, jednak był szybszy, no. No i tył mi zmiótł. Spierniczaj. Jeszcze jeden cios i po nim. Weź to wystrasz i zrań. Dobra. To wystarczy na razie. Tak jak mówiłem, no oni i tak mimo wszystko nadal są groźni. Dobra, jeszcze maść tutaj. Przydałaby się niewidzialność, ale niestety many już nie posiadam. No i teraz trzeba będzie go jakoś tutaj dobić. Czy to się uda? Tego nie wiem zupełnie. Zależy, co zrobi teraz bot. Jest trochę wyzwania tutaj grając z tą gruzgowiczką. Hordy się tutaj wyżywają czarami. Ale i tutaj rzucają znowu czary. Czyżby znowu to był jakiś pakiet wielki? Nie, tylko 50. To tylko tutaj postraszyli lekko. No miał trochę obrażeń ten Nosferat, z tego co tu pamiętam. Ale wchodzimy w to. Można by zrobić tą walkę tak, żeby nie chciał prawdopodobnie walczyć. Wcale nie jest powiedziane. Zobaczymy, czy będzie walczył, czy uciekał. O, przyzywa wampira. Ciekawe. Broń się. Przemieniaj go w kochlika. Dobijaj tego wampira. To jeszcze doświadczenie dostaliśmy. Bo i tak z tej kuli byśmy nie mieli użytku, a tak przynajmniej no, cała wiedźma w pigułce. Chcesz przemienić, żeby się pozbyć przeciwnika? To co się dzieje? Przeciwnik się nagle odmienia. Tego biorę, te wiedźmy. Tylko po to, żeby tu rozmaicić armię. Żeby też na odcinkach to wszystko pokazać. No nieźle, tu kosztowności trochę zebrał bot. Jeszcze różka nawałnicy. Ale generalnie tak nie przepadam za tą ścieżką, bo niestety te ciosy, które zadają wiedźmy, sukuby i tak dalej, no to trudno temu ufać. No. Powinno być coś takiego, że on atakuje jeszcze w chochlikowej formie i dopiero po ataku w tej formie się odmienia. No coś, że paraliż schodzi z danej jednostki i dopiero w następnej duży atakuje, to wtedy możemy skontrować, a tak? Niestety jest jak jest. No tu jest nadal jakaś tam armia nawet przyzwoita. No i tu jeszcze upiorny żmi, ale z pierwszopoziomową bohaterką, więc raczej nie powinno być problemu, tylko że no, uleczmy cię, bo jeżeli tutaj jakaś 50 wejdzie, to będziesz martwa, wiedźmo. No właśnie. W ogóle w powrocie Galana bot zupełnie inaczej się zachowuje. No ile tego byś mi rzucał? Spadaj mi z tymi czarami. Trzeba było wziąć niewidzialność, co? Się wyżył na mnie. O, usunął rózgę.
dawać uzdrawianie. Jeszcze tam jedno chyba miałem w różce, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jeszcze jedno. Chociaż częściowo się tu pouzdrawiam. Dobra, jestem w stanie teraz na to wejść. Damy sobie tak. Wchodzimy w ich miasto. Szarówki tu trochę zrobią. Fakt faktem. Ciebie przemienię. Paraliż na molochu to mi tam nie za bardzo przyjmuje. Dobra, tutaj znowu paraliż. Wiedźmo, co ty możesz zrobić. Nie przemieniaj tu nikogo. Nie ma to sensu. No, odmienił się jeszcze od razu. Z polimorfia. Wokół rozsiane są kości wojowników i widać ślady wielkich bitew. Bez wątpienia toczyła się tu wojna. Ale z jakiego powodu? I o co? No, elfy oraz hordy blisko siebie. Tutaj coś się na pewno działo. Może to jeszcze są w ogóle pozostałości po tym, jak hordy najeżdżały na elfy, no i wskrzeszały Galeana. Dobra, tu jest jeszcze ta rózgowiczka, która tu wcześniej przemknęła nam przez kadr. Dobra, tu nadal jest groźnie, bo mimo wszystko ten Aurangzeb ma całkiem dobrą armię, ale możemy zaraz to ukrócić. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle chciała atakować, ale możemy tu oczywiście zadziałać i posłabiać nieco. No, w ostateczności zawsze można było zadziałać w taki sposób, że po prostu wyzywamy to na pojedynek i się pozbywamy. Dobra, ty i tak mi pewnie tu uciekniesz, więc może wezwiemy iluzję przy samej stolicy, żebyś w ogóle tutaj nie mogła wejść. Prawdopodobnie nie będziesz mogła wejść. Zobaczymy. No, tu jest jedna kratka, więc nie może. Dobra. Także przeciwnicy tu nie mają zbyt dużego wyboru. 15, 14, 16, 8. No, chyba mi się tam uda dotrzeć. A, tu jest w ogóle złodziej Hord. Dobra, olejemy go. Nie jest mistrzem gildii, że ukradłby nam jakiś przedmiot. Dobra, tu przyatakujemy. No, bo będzie uciekał. Co mu się uda? No, niewiele się tutaj dało zrobić. No, gdybyśmy całkowicie pokonali tą drużynę, to pewnie opętany już by awansował. Dobra. Kończymy turę. Opal znowu tutaj. Albo my, albo oni odkryli naszego szpiega, już nie wiem. Aha, nie ma na kim się wyżywać, to teraz na tym dowódcy, co? No, hordy bardzo mocno chcą mi uprzykrzać życie. Niewątpliwie. Dobra, to osłabiamy dalej, żeby po prostu już wejść i drzwi z futryną wyrwać. No i widzicie, zostały mi punkty ruchu i co z tego, że odjąłem tutaj punkty życia do ponad połowy. To nic nie zmieniło. I tak nie chciał nam wróg uciekać. Dobra, tu mamy tylko ruinę, nic poza tym więcej. A mamy też zasoby, ale trzeba się tutaj uciekającą upiorzycą zająć. No i za chwilę pewnie przyjąć jakieś czary na siebie. Zmniejszymy ci inicjatywę. No, mogłeś uciec przed naszym wyznawcą. Dobra. Tu już mamy na rozkładzie kolejne. Armię, Sanctuary proszę użyć. No tutaj to potrzebny czar, naprawdę potrzebny, bo to działa zupełnie inaczej. Tutaj niby ta 30 wpadła, no ale jesteśmy wodzem wojowników, więc możemy się leczyć. Gdzie jest ten
Batafian z Horde. Co tutaj szpiega wysyła? No, obniżył mi obrażenia. Nie dałem rady zabić Gierbka. Dobra, nie ma tego hordowego. Daj mi te eliksiry. Ach, no tak, nie można shiftem dawać całości. To nie bunt elfów. Kradnij jeszcze ten ostatni, nie wiem co tutaj. Pancerzyki. Jeszcze przecież mamy do zabrania tego trochę, także... Mamy jakiś zapas przedmiotów, które później będziemy mogli użyć w walkach z miastami elfów. Dobra, tutaj dla ciebie, no mistrz oręża, być może wytrzymałość, zaawansowane marsztowanie, a może po prostu mądrość tajemna, żebyś z kun mogła korzystać. No, dam tobie to. Potencjalnie to może być przydatne. No dodatek, myślę, że kulę strachu po prostu będę ze sobą nosił, ale myślę, że ją przeniosę do kolejnej misji. Ewentualnie, no ta korona Imperium, to też bardzo kusi, żeby wziąć to od razu na samym starcie po znalezieniu sklepu, daje przewagę już. Dobra, mamy tu jeszcze jedno miasto, dwa smoki śmierci, to nie będzie łatwe. Trzeba będzie się skupić na pewno na jednym, drugiego przemienić, ale oni obaj i tak mi zadadzą obrażenia. A przemianie bardzo trudno tutaj zaufać. Dlatego, no, trzeba zwiększyć siłę ognia, co? Dobra, dojdziemy tam. Także... A, nie mogę przecież rzucać czaru, jak jestem niewidzialny, no to proszę. Udawaj, że coś wyrzucasz i proszę bardzo. Taki mały trik, ale jeśli oglądacie uważnie, to już go znacie. No i wchodzimy w to miasto. Teraz tak, jednego smoka tutaj trzeba będzie się pozbywać. Wyznawca, poczekaj z tym ciosem, bo ty dostaniesz po japie mocno. I teraz tak, przemieniamy tego, a tego paraliżujemy. Tym samym mu zwiększam inicjatywę, to jest trochę niebezpieczne. No nie, trzeba to dobić. Nie, ta kula strachu właściwie to nie jest jakaś przydatna, przecież... Zwłaszcza na mieście, no tam w jakichś walkach innych to tak, to można użyć tego już jako paraliżu. Dobra, rycerz piekieł najpewniej już nic nie zrobi, chociaż no przemienimy tego chochlika i jest szansa, o ile inicjatywa zadziałała, dobra, dało się tego pozbyć, ty tu nic już nie rób, bo tylko zepsujesz zabawę. Jeszcze raz paraliż, no i dziękuję bardzo, udało się zachować rycerza piekieł przy życiu, a on się odwdzięczył awansem i sam się jeszcze wyleczył. Wyznawca na 17 poziomie. No jakiegoś szału nie ma, bo na tej mapie też nie zdobędziemy jakoś wielu poziomów nim, ale żeby mieć maga, no to było jedyne wyjście przy tym, żeby mieć tą wiedźmę. Betrezen będzie zadowolony. Ileż to bogactw marnowało się w skarbcach tych żałosnych elfów? No, nie dowiemy się tego, ale najprawdopodobniej to były te bogactwa, które hordy przejęły wraz z tym miastem. To zapewne tak było. Nawet więcej niż zapewne, bo to w tym mieście po prostu było. Okej, 20 punktów ruchu, ty musisz się trochę tutaj cofnąć. Przydałoby się powoli nawet zasłaniać mapę. Tak po prostu, żeby... Divisno, to trzeba byłoby opracować. Po prostu, żeby mi tutaj bot nie przeszkadzał. Ja sobie tutaj chcę walczyć z Imperium, tym magiem, więc hordy niech się nie wtryniają. Poza tym jeszcze tu muszę usunąć rózgę. Ja właśnie idę to zrobić. Dobra, usuń mi to, koleżanko, i to już będzie moje. Many życia i tak mam sporo, wystarczająco dużo. Okej, hordy są całkowicie przysłonięte.
Dawanie obrony na tym mieście i tak za wiele mi nie da, no ale niech coś tam sobie będzie. Bo jeżeli wyjdzie mi bot z takimi jednostkami, tym bardziej Nosferatem, który tutaj w ogóle od razu dojdzie, to i tak za bardzo nie będę miał jak się bronić. Imperium nie zrobiło nic, hordy coś tam kombinują, no i tutaj ciągle czary flatują. Trzeba będzie powoli zakrywać te obszary, żeby mnie hordy tak nie napastowały. Tu nie wiem, co tutaj robią te elfy. O, coś tam się uaktywniło. Dobra, podejdźmy, wyślijmy szpiega. No, jeszcze zrobili Nosferata, nie? Dobra, tutaj mam tylko... Nie, tutaj też mogą wyjść, okej. Ale... To im całkowicie blokuje przejście. Dobra, to ja tutaj ustawię piekielnego pieska i będzie spoko. Prawdopodobnie też nie wyjdą w dalszym ciągu. Jeżeli nawet te elfy będą walczyć tutaj, to tylko iluzje mogą rozwalić, ale to już po turze hord. Chociaż najprawdopodobniej ta iluzja i tak będzie zniszczona przez tego gangrena, bo naprzeciwko jest złodziej, także stoczy pewnie dwie walki. Ale i tak nie będzie miał ruchu, więc na jedno mi tutaj wychodzi. Dobra, idź, duszyczko opętana, aby zdejmować rózgi nieumarłych. Dobra, tu jeszcze delikatnie się podleczymy. Co, zawalczymy może z tym elfikiem? Ewentualnie można wyjść, dać tu złodzieja, niech on jeszcze coś zadziała, bo tu są duże szanse na trutę, co nie oznacza, że ta truta wejdzie. Ale spróbujemy. Drugi złodziej już sobie dał radę. Dobra, ty się broń, bo dostaniesz po japie znowu. Przemieniaj leśnego elfa, to chociaż nie zaatakuje. Dobra robota. Ruiny są tutaj już splądrowane. Tutaj jakieś elfy, no. Pełno strzelających jednostek. Elfia świątynia, później się tym zajmiemy. Tam jest sporo złota, jest też relikwia prastara, ale akurat teraz ze złotem nie mamy tutaj problemów. Dobra, idźmy dalej. Czy ja mogę tutaj zasłonić mapę? Mogę, ja to zrobię. Żeby hordy mi nic tu nie rzucały. No i to tyle w temacie. Ach. Bohater wyleciał i baronową mi tutaj nastraszył. No, dobra, walka ze złodziejem jest. I co? A jednak zostawił nam naszą poczciwą iluzję. Nie w tej kolejności atakował, bo zapewne gdyby najpierw iluzję usunął, no to wiadomo, później by się coś więcej zdarzyło, a że zaczął od złodzieja. To teraz wszystko zostaje tak, jak jest. O. Centaur Włócznik. Nie wiem, czego tutaj chcesz. Ach, ucieka. No tak. Rozstrzygnąłem walkę, no i nasza baronowa go wystraszyła. Biedactwo. Dobra, to z jednym centaurem to sobie tam jeszcze poradzimy. Damy tutaj dwa gargulce opętanego, sobie dadzą radę. Natomiast tutaj... Aj, znowu nie damy rady tutaj podejść. Można co najwyżej dać Paraseusa, ale no szkoda many na takie manewry. Możemy tu co najwyżej tylko podejść bliżej, dać złodzieja. Nie wiem, niech sobie tutaj na pojedynek go nawet wyzwie. I dał radę. To jeszcze iluzja jedna. Nigdzie nam nie uciekniesz, kolego drogi. Tylko trzeba będzie ciebie szybko sprzątnąć, ponieważ... Za chwilę zrobisz pewnie Rózgowicza. Dobra. Nie idzie na miasto, walczy z nami. I nam rani ciągle rycerza piekieł. O, idzie też jakieś drugie tutaj. O, to już bardziej groźne. To już bardziej groźne. 40%, nie 50% szans, no to przepraszam. Pomyliłem się.
Nie pamiętam wszystkich wartości, kurczę, no. Dobra, skoro ty tak nas atakujesz, to może... A, spocznijmy sobie w mieście, zobaczymy, czy będziesz chciał nas atakować, czy po prostu, nie wiem... Zupełnie to ze sobą niezwiązane działania. Dobra, tu iluzja się ma dobrze, tutaj klątwy też się mają dobrze, pozdrawiam hordy nieumarłych. No dobra, atakuje nas na mieście. Przynajmniej wiedźma aż tak po dupie nie dostanie. To nie oznacza, że przeżyje, oczywiście. Dobra, pozbywamy się tego jednego pajaca. Jego paraliżujemy. Czy nie paraliżujemy? Błąd, to nie jest... Nie my jesteśmy atakującym miasto, tylko broniącym. No to uciekł. Ale atakuje jeszcze raz strzela. Wszyscy przeżyli. Dobra. Odkrył szpiega, którego ja umieściłem, więc znowu nie będziemy wiedzieli, co tam się dzieje u tego Imperium, ale... Niekoniecznie musimy to wiedzieć, bo przednia linia jest zawsze znana, zawsze to będą giermkowie, a z tyłu no to jedynie może być albo uczeń, albo ucznik, albo akolita, no. Domo, tam mogą być dwie jednostki z tyłu, albo dwie do przodu dane. Dużego pola manewru nie ma, to już jest mi obojętne, co tam będą wybierali. Okej. Polećmy w końcu dalej. Zapewne hordy za chwilę będą tutaj chciały rzucać czary. Więc ja sobie wrzucę tutaj Divis Noctem, żeby nie mieli chrapki na takie działanie. I od razu stwórzmy kolejną baronową. Ona być może to usunie. Dobra, hordy dalej się tutaj wyżywają. A poza tą klątwą nic więcej się tutaj nie dzieje, także nie jest źle. No i co my tu mamy? Puste miasto, ale to jest tylko podpucha. To puste miasto jest jedynie podpuchą. Ponieważ tutaj za chwilę się coś wydarzy pewnie. Tylko już dokładnie nie pamiętam, co też się tutaj dzieje. Panie, zamki są opuszczone, ależ bezmyślni są ci ludzie. Chociaż to może być pułapka. Lepiej miejmy się na baczności. Znaleźliśmy pismo opisujące powstanie hrabiego Crowleya przeciwko heretykom, którzy chcieli wspomóc elfy. Cóż to oznacza? Czyżby elfy miały sprzymierzeńców? To może poważnie zagrozić naszym planom. Kolejna korona Imperium, no tego za dużo trochę. Aż by się chciało wziąć obydwie. Tylko wtedy kosztem czego? Na pewno talizmanu nie weźmiemy, weźmiemy jedną z koron. Ale to co bym wtedy artefaktu nie brał? Wieża strażnicza, a w niej w środku są sami strzelcy. Trzej strzelcy, imperialny zabójca. Więc to jest bilet dla wiedźmy do czeluści, tak naprawdę. Dobra, nie ma tutaj żadnego imperialnego pajaca. Nieważne, i tak zaraz hordy znowu będą rzucały czary. To im tylko zostało, tak naprawdę. No widzicie. Jest podpucha. Tak miało być i tak jest. Dobra, ty się broń, bo trochę tutaj oberwiesz. Ktokolwiek. Ciebie przemienimy, może to coś da. A może i nie da. Zobaczymy, czy się odmieni. Nie odmienił się, no dobra. To chociaż tyle wiedźma zaczerpnęła oddechu. Ale za chwilę może go stracić. Otóż to. No możemy dać jej szansę przeżyć. Albo ją po prostu wskrzesić. To wskrzeszę z talizmanu, bo i tak... Dobra, wy będziecie strzelać. Przemienię ciebie, żebyś nie zadawał tutaj ciosów. Dobra, i teraz drugim celem jest Maurezen.
Więc tutaj już sobie mogą kombinować jak chcą. Dobra. Zbywajcie się tego. I tutaj mogę wskrzesić wiedźmę z połową punktów życia. No to jeszcze przeżyję. Niewiele punktów doświadczenia, ale zawsze zamiast eliksiru życia, czy też tam pieniędzy, no, użyłem sobie talizmanu, którego i tak później nie będę już brał. No okej. Okay. Pułapka została tutaj ujawniona. Wieża strażnicza. Później w Maurezena będą strzelać, jak wiadomo, więc tutaj już wiedźma niech sobie ginie. Po prostu rozstrzygnijmy. I mamy zwierza mordejerza, proszę bardzo. W końcu. No, mamy też złoto. Oczywiście ono jeszcze potrzebne będzie. Ale i tego mamy sporo. Ci wojownicy byli świetnie wyposażeni. Zdobyliśmy potężne ostrze, które ścięło wiele głów podczas bitwy. I wiele jeszcze zetnie. No nie sądzę, już nie zetnie zbyt wielu głów. O ile w ogóle cokolwiek zetnie. Dobra, użyjmy tutaj eliksiru życia. Wiedźmie się nic nie stanie złego. No i mamy wsparcie dla naszego wyznawcy. W końcu ktoś tutaj jeszcze może robić obrażenia obszarowe, chociaż inicjatywa naszej armii no, gwałtownie spada. No dobra, może nie aż tak gwałtownie, bez przesady. Bo z 35 na 20, no ale jednak da się to odczuć, że najszybsza armia to nie jest. Dobra. Przewijmy turę. I na dzisiaj to byłoby wszystko. Udało się wydostać jakoś na powierzchnię. Uporaliśmy się z wojskami hord. Nie bez problemów, ale się udało. I teraz już trzymamy ich. Krótko. Więc teraz myślę, że powoli będzie można dalej przemierzać krainę. No i odkrywać to, co jeszcze pozostało. No a tu jeszcze w głąb terenów nieumarłych będzie można wejść. Chociaż można by rzec, że to są już tereny moje, Legionów Potępionych. Tam jeszcze jest jedno miasto. Trzeba będzie to zdobyć. Jest jeszcze kilka rzeczy do zdobycia tam. No i oczywiście później też pójdziemy na Orkowe Miasto, które już całkowicie zostało przeżarte lawą. Także mamy tu jeszcze co robić, zanim udamy się do naszej misji. Więc myślę, że jeszcze dwa odcinki. A trudno tutaj przewidywać. Zobaczymy, co się wydarzy. Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia następnym razem. Cześć!